Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed Rogue. Lecimy na razie dalej z fabułą, chociaż świat się przed nami już nieźle otworzył. Zaskakująco dla mnie wręcz, bym powiedział. Ale co z tym zrobimy, jeszcze zobaczymy. Naturalnie zaczniemy totalny explore, ale czy on nam się po drodze nie znudzi? Nie wiem właśnie, bo tych rzeczy, które tutaj wyskoczyły nam, i już widać, że będzie do roboty, jest sporo. I jestem dobrej myśli oczywiście. Ale jest sporo. Teraz tak. Oczywiście lecimy dalej, tak jak mówię, ale... Dobra, mam mało kasy. Chyba możemy płynąć po prostu. While you were busy taking down that fort, I happened to stumble upon the treasury. You don't say. It was the damnedest thing. in any case, amongst other things, I found maps and charts detailing various French trade routes. What are you thinking, guest? I thought perhaps we could use them to help the Royal Navy and fill our pockets. I stored these maps in your cabin, Captain, should you wish to use them. I następne czynności. Pokaż. No to chyba chodzi o tą flotę, to będzie samouczek floty. Tym się prawie na pewno nie będę zajmował, bo to jest już tam takie. Może komuś się to podoba, ale no... No, wyślij. To już widzieliśmy w poprzedniej części, wybaczcie, jeżeli nie oglądaliście Black Flaga. Polecam, bo naprawdę dobrze się bawiłem. Zrobiliśmy prawie wszystko. Właśnie oprócz tego, no nie? No, coś tam można znaleźć, ale widzicie, taka mini gierka, w której nie za dużo się dzieje. Pewnie jakaś bitwa może się zdarzyć. Jakaś tam kasiora może wpadnie, ale raczej... Damy sobie z tym spokój, wystarczy, że możemy z własnym statkiem popływać, tak jak nam się podoba. I toczyć bitwy, i zbierać kasę, i latać, i biegać, i... Nie wiadomo co jeszcze. A więc lecimy. Też mówiłem o tym, że skoro świat się tak bardzo otworzył, to będziemy używali szybkiej podróży. No i będziemy. Bo teraz pływanie po tych... Tym bardziej, że to nie jest otwarte, jak widzicie, co nie? Trzeba by teraz wszystkie te manewry za każdym razem od nowa tą samą trasę płynąć. Nie mówię, że nie popłyniemy. Zobaczycie na pewno, bo przecież będziemy zbierali te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Albo zdecydowaną większość. I nie do każdego da się przenieść, więc będziemy pływali tutaj po tym trochę. I te krajobrazy będą wam znane, ale nie musimy robić tego za każdym razem, myślę. The Colonel thanks and congratulates you, Shay. He has returned to New York. But you look troubled. Do you ever wonder if you're doing the right thing, guest? If you chose the right path? I used to, my young friend. Jeszcze trzeba podpłynąć, dobra. Not anymore. Not since I met the Colonel. And what's the question? The French are entrenched in our territory. It's about time we root them out. Of course. You're right, Gist. Let's head back to New York. Hi, Captain. I Nowy Jork wita ponownie i właśnie to mnie już przytłoczyło lekko, ta mapa. Zobaczcie, ile tych znaczników tu jest. Ale chociażby właśnie dla tego sympatycznego eksploru tych lokacji, które dla nas stworzyli, bo to przecież Nowy Jork w 1700 któryś tam. Więc chętnie sobie go zobaczymy, no nie? Polatamy, pobiegamy. Wyjdę? Coś tam pozbieramy. Wszystko w swoim czasie. Przypominam, tuż po trzeciej sekwencji. Czyli w zasadzie po połowie gry, fabuły, bo
Bo sekwencji ma być niby 6. No fabuła jest krótka. No i właśnie to jest to, że to widać, no nie, że... Mogli po prostu, wiecie, zrobić jakąś tam krótką historię. Mapy oczywiście, to wszystko spoko, ale... Dobra, rozsypiemy tam jakieś kurde czynności, już wszystkie te z poprzednich części, niech se grają. Z tym można mieć problem. Dobra, jak już tu jesteśmy. Mapa. Myślę, że trzeba być maniakiem trochę, żeby to wszystko robić. Ale wiadomo, też musisz mieć dobry dzień. Na pewno nie zawsze ma się ochotę na to. Dolny Manhattan jeszcze czeka na odkrycie. Więc być może właśnie sobie teraz szybko skoczymy. Gdzie ja w ogóle mam iść? Do chuja, za przeproszeniem. Dobra, tu se synchronizujemy. Ale tak to też właśnie jest ze wszystkim, bo wiecie... jest coś na zasadzie... Dobra. Mamy jakiś schemat rozgrywki. Jest spoko, ludziom się spodobał. Dobra, to w następnej części... zrobimy... praktycznie to samo, tylko trochę inaczej, żeby nie było, trochę inaczej będzie wyglądać, się nazywać. Ale ogólnie zrobimy praktycznie to samo i zobaczymy, jaka będzie reakcja, no nie? I dopiero jak reakcja jest negatywna, że ludzie mówią, a to samo, tylko inaczej wygląda, bla bla bla. No to wtedy trzeba już coś działać, no nie? A jak ludzie nie narzekają, to oni będą sprzedawali to samo gówno cały czas. To jest normalne. Bo po co mają się męczyć, nie? Jak mogą dwa razy prawie to samo sprzedać, nie dużo się będą wcale, nie za dużo się narobią. Coś tam pozmieniają, bla bla bla. No ale nie w tym sens, żeby się nad tym rozczulać teraz, no nie? Ale jest to widoczne już. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A my lecimy dalej z fabułą. Myślę, że trochę głupio by to wyglądało, gdybyśmy to wszystko ominęli. Zrobili tylko fabułę i nara. Ktoś tu się chowa. O, jest. Way, hey, up he rises. Kurde, no mógłbym pobyć takim kurde marynarzem chyba z parę lat na przykład, nie?
Trochę zazdroszczę odwagi ludziom, bo to trzeba też mieć odwagę, albo nazwijcie to jak chcecie, no nie? Żeby tak zmieniać co chwilę życie, na przykład wiesz, spotykać gościa w pubie i wam opowiada: przez 5 lat byłem marynarzem, przez 4 lata byłem stolarzem, przez 3 lata byłem policjantem, przez 2 lata byłem strażakiem. No nie? I w ogóle, stary, jak ci się to udało? Ludzie z reguły się boją o swoją stabilność finansową, więc nie wiem, mam tą robotę, kasa nie jest najgorsza. No to dobra, nie? Chuj robię. Może coś na boku wykręcę jeszcze, ale tak, no to trudno, trzeba mieć się cieszyć, nie? No są tacy, co potrafią, kurde, się tu, za tam, co chwilę, coś gdzie indziej. Trzeba się właśnie nie bać, na zasadzie to nawet nie musi być odwaga, tylko może ma jakieś plecy finansowe wystarczające, żeby co chwilę sobie coś tam, kurde, zmieniać, nie? Ale na pewno jest co opowiadać. No, kurde, wysoko. Widoczki. Dolny Manhattan. Sekwencja trzecia się zacznie. What you have learned from Le Chasseur was confirmed. The local lawbreakers are changing tactics. What's their plan now? Their boss has hired Benjamin Franklin to produce new weapons for them. He's very well guarded. Benjamin Franklin? The scientist? You have heard of him. Good. He is making equipment to spread gases among the populace. Toxic ones, as it turns out. The populace? I thought they would use it against the authorities. Though that would be terrible as well. The ruffians we have arrested refer to an intimidating woman. I believe she is behind these nefarious plans. I look into this. Thank you. Hope. I pray it's not you. Franklin też tutaj mieszka. Ciekawe, czy dam radę wejść tak, żeby mnie nie zobaczyli.
O, zajebiście. It is good to see you again. Your friend Hope said you were away. I was. Sir, I've come to collect the results of your experiments. Oh, well, it's a very good thing then. I just finished fixing the prototype. Here you go. I was preparing to leave for Philadelphia and then Europe. I was invited to lecture in London. Oh, would you be so kind as to inform Mistress Hope? Of course. God, Hope. What are you doing with these felons? Turning the city against itself. What have you become? Shay. Something the matter, Master Cormac? No. Yes, just old memories. When I am issued new recruits burdened with regrets, I tell them the surest way to lose them is with gunpowder. You're right, Colonel. Czyli co, jebnąć sobie w łeb, czy co, bo nie wiem. This prototype seems very powerful. Use it with care, Master Cormac. Our intelligence says this thing can destroy certain fortifications, as well as injure several enemies at once. There is also a more subtle way to use it. Some of these grenades contain a strong sedative. Fire one into the crowd and they will fall asleep immediately. We should test this new weapon. Use it against that door. Wyrzutnia granatów, proszę, proszę. Wyrzutnia granatów to potężna broń dystansowa, z której można strzelać granatami odłamkowymi, rozświetlającymi lub usypiającymi. Granaty teraz, ja pierdolę. Use these grenades to destroy that door. Good work. Good work. I think you are ready to turn this new weapon against the ruffians who would have used it. There is an abandoned factory nearby hiding a dangerous poison. Right now it only causes sleep, but I fear those outlaws are distilling it. A more powerful formula could sicken or perhaps even kill most of New York. But that's my first target. Be careful, Master Cormac. We understand that the ingredients are highly unstable. All the better. Czym się? Chciałem powiedzieć, Shay, już raz za dużo myślałeś i zamiast pogadać, kurde, z tym, z Achillesem, to widzisz, co się stało, nie? Chociaż to bardziej wina Achillesa, że się nie wytłumaczył, ale ty też taki, kurde, od razu rozdrażniony wpadłeś, że to niby specjalnie, nie? Z tym trzęsieniem ziemi.
No jak, kurde, jak mogłeś dać się ciachnąć, jak widziałeś pierwszy? Nacisnąłem. Żeby było go zdjąć. If I mess with this, maybe I can break the whole system. Ten się oburzył. Hey, what are you doing here? I have him in my sight. I have a clear shot. I have a shot. Ready to fire. What are you doing here? Jakimś gazem rzucili tutaj, takie kurde rozkminy wchodzą w tej części, widzę. Celuj tam, gdzie kurwa każe, bo ci nie wiem, co zrobię, nie? Jeszcze żyjesz? Nie trafiłem. Typa. Kurwa, bo mnie zapiją. Mówię. Tu jakieś kurwa ma... gaz. Chryste. Czekamy chwilę, żeby się wyleczył. Mamy od chuja tych różnych broni, no nie? Tam w ogóle jakieś typy śpią, nie wiem czemu. Must get out, or I'm as good as dead. Nice.
But marvelous destruction, Captain. I saw the smoke all the way from the Morrigan. That should discourage those miscreants. New York is safe for now. With all due respect, Colonel, it's going to take more than a few explosions to get rid of this kind of trouble. The boy is right, Colonel Monroe. Shay, was it? Congratulations. You just burned a whole lot of rats out of New York. I'm Jack Weeks. This is William Johnson. I don't know about him, but I'm pleased to meet you. Nice to meet you as well. It is, terribly dusty here. I'm sure Shay can recount his adventures to us over a pint. Hey, the first round's on, the Colonel, huh? Is something the matter, Master Cormac? Just a little confused. I must have breathed some of that gas. Some ale will do you good. Come, duh. You're all friends here. You will be taken care of. A to wspomnienie czwarte z trzeciej sekwencji już było, ta? O, to my już jesteśmy w trzeciej sekwencji. Kurde, leci. Okej, okay, sekwencja czwarta, to znaczy, że lecimy, moi drodzy, explore. To chodziło chyba o ten granatnik, żeby zdobyć. A zresztą sami zobaczymy tak naprawdę, czy uda nam się wszystko zdobyć. Ale tak było na internetach, że po trzeciej sekwencji, no to już. A więc... Szykujcie się na podróże, małe i duże. A tymczasem... Dear Master Cormac, my apologies for the brevity of this missive, but it is time we were honest with one another. You have demonstrated your loyalty and resourcefulness to the Templar cause. And this despite, and perhaps because of, your assassin origins. The manuscript the assassin sought has been in my possession for some time. I reclaimed it when my men found you marooned. The Grandmaster himself charged me to discover its meaning, a task I regret I have failed to complete. I leave it in your charge, Master Cormac. There is no one else I trust more. Now I leave for Fort William Henry, an ill-prepared garrison surrounded by hostile natives and the French army. We have requested reinforcements, but I doubt they will be forthcoming. I have no illusions that our resistance will be successful. I commit my life to the British army and my soul to the Father of Understanding. Yours, Colonel George Monroe. A więc o to chodzi, tak? Odnaleźli go Templariusze, jak się okazuje. Staniemy za starym Morrigan, bo chcemy ruszyć w Explore, ale oczywiście wiadomo, no jeżeli będzie nam kazała misja być robioną, to będziemy ją robić. Captain has the wheel! Mind your post, guest. The Colonel's in trouble. How do you mean, in trouble? He's at Fort William Henry, facing impossible odds. Get off your lazy asses, lads, and man your stations! We raise anchor! Jak się okazuje, nie jesteśmy w trakcie misji. But do you realize that it's been a whole year since we met? A whole year! Changed my life, you did. And for the better. You will forgive me if I have been celebrating without you. A whole year. Guest, I have a question for you. How long have you known of my, well, former allegiance? Oh, you mean the assassins? I knew that ages ago, Shay. I may be drunk, but I'm not blind. Or did you think I would assume you had escaped from some homicidal circus? Why didn't you say anything? Well, the Colonel wanted us to avoid the subject so it wouldn't, you know, influence your decision-making. You saved my life out of pure selfless instinct, and helped countless others besides.
If it were up to me, I would have made you an official Templar months ago. Who is it up to then? Monroe mentioned a Grand Master. Oh, yes. The Grand Master of the Colonial Rite. You'd like him, Shay. His father was an assassin. Really? He must have a story to tell. Chyba wiem, o kim mowa. What is the news from Fort William Henry? The garrison is surrounded, and reinforcements are late. General Montcalm has been blazing a path across the colonies for King Louis, hasn't he? I rather wish he'd stayed home with his mistress. His or King Louis's? Either. Though I suspect the King's is finer. Indeed. Madame O'Murphy is supposed to be quite the charmer. And O'Murphy is in the French King's bed. Now I know you're pulling my leg. No, skończyliście gadać. To zaczynamy explore. Akurat możemy, myślę, zrobić to. Po kolei, gdzie my jesteśmy? Where the fuck jesteśmy? O, legendarne statki się znajdą. Ja cię pierdolę. Co tutaj my nie będziemy robić? Jakby to zacząć, nie? Może od południa. Jakoś region po regionie. Zaczniemy od południa. I lecimy po kolei. Zobaczymy, co w tej gierce się robi, no nie? Są różne jakieś dziwne znaczniki, dziwne miejsca. Tu chyba wrak. Tak mi się wydaje. No i oczywiście chyba na koniec zostawimy sobie jakieś tam legendarne walki, no bo musimy mieć dojebaną tą naszą, kurde, krypę. Zobaczymy, jakie przygody nas będą czekały podczas eksplorowania w tej grze. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.